Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, comment ça va? My jesteśmy świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy, my jesteśmy... Berta przyjechała z Niemiec i tak już się nazywa po prostu. Nazywa się Berta von Forsthofer, naprawdę, w rodowodzie. Jej małżonek to jest Kevin Klein von Forsthofer. Następnie jest Anastazja Aurora Adalbertus, czyli Andzia. A następne to są Brigitte Bardot, Betty Davis, James Bond. W tej chwili wszystkie świnki urodzone w mojej hodowli mają nazwisko Adalbertus. My jesteśmy świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy. My jesteśmy świnki trzy, świnki trzy, to my. Moja przyjaciółka w Niemczech sprowadziła sobie pierwsze w Europie mikroświnki i ona zaczęła je właściwie w Europie hodować. I zobaczyłem, jak to wygląda. Początkowo byłem dość sceptycznie nastawiony do trzymania świni w domu. Pewnie jak większość ludzi. Natomiast przekonałem się, zobaczyłem, jak wyglądają świnie w domu, jak się zachowują, jak potrafią być inteligentne, jak fajnie współgrają z człowiekiem. Inteligencja świnki jest wyraźnie zauważalna już od pierwszego dnia po urodzeniu. Otóż one rodzą się biegające, widzące i słyszące. Dlatego też już pierwszego dnia po urodzeniu chodzą do kuwety. Tam załatwiają swoje potrzeby same z siebie. Nikt ich tego nie uczy. Po prostu tak mają. Potrafią wiele rzeczy zrobić do końca. W chwili, kiedy pies zrezygnuje na przykład z otwierania drzwi, bo wie, że już ich nie otworzy, kiedy kot zrezygnuje z otwierania drzwi, świnia nie zrezygnuje, będzie to robiła tak długo i uparcie, aż w końcu jej się uda. Zdecydowanie przychodzą na zawołanie, zdecydowanie wiedzą, kiedy człowiek jest w jakim nastroju i czy zejść mu z drogi, czy przyjść do niego, żeby podrapał je po brzuchu, co uwielbiają najbardziej. My jesteśmy świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy, słod muzyka oraz gry to my. Są wyjątkowo dominującymi zwierzętami, potrafią podporządkować sobie nawet psy. Dlatego, że są naprawdę nadzwyczaj inteligentne. One robią to, co chcą. Nie lubią rzodkiewki, nie lubią ostrych rzeczy, nie lubią pieprzu. Uwielbiają chrupki na przykład. O, to jest wspaniała rzecz. Uwielbiają kukurydzę, pieczywo. Wszelkie trawę lubią jeść. One jedzą właściwie wszystko, naprawdę. Świnia jest wszystkożerna i chętnie zjada wszystko. O, proszę, karmię psią. Świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy. My jesteśmy świnki trzy, świnki trzy, to my. Bawią się z dziećmi, są zwierzętami bardzo pogodnymi, zabawnymi, nigdy nie są agresywne. Ani w stosunku do siebie, ani w stosunku do innych zwierząt, ani tym bardziej w stosunku do ludzi. Nawet kiedy mają małe dzieci, tak jak widać, nie przejawiają żadnej agresji. W Polsce nie są traktowane. Nie ma żadnego określenia dotyczącego świni jako zwierzątka domowego. Świnia jest wyłącznie zwierzęciem konsumpcyjnym w Polsce. Jest, owszem, czasami zdarzają się problemy na granicach, kiedy to traktowana jest świnia jak żywiec wieprzowy, a przewozić można takie zwierzątka tylko i wyłącznie w połówkach. To jest hobby dla kogoś, kto ma trochę czasu i ma ochotę pobawić się w takie świństwa.